jestem. Dotarłem. Tak to wygląda. Budynek taki trochę komunistyczny jeszcze budownictwo. Jakiś tam kibelek. Mój taki pokój, no, skromny. Skromnie, ale czysto. No, kawałek balkonu. Widać morze. No dobra, trzeba się rozpakować. No, witam ekipę. Słuchajcie, dojechałem na ten półwysep Helski, ale nie bez przeszkód. Kiedyś wam wspominałem, że moto mało pali, tak, to warto się zgubić, nie? Czasem warto, a czasem nie warto, mówię wam. Słuchajcie, takie głupoty jak ta nawigacja, nawija, no to po prostu klękajcie narody, no. Słuchajcie, zrobiłem chyba ze 100 parę kilometrów kółeczko, no bo skręć w prawo i tak dalej, skręć w prawo i skręć w prawo, tak. No niestety tak skręcałem i wyjechałem w tym samym miejscu. Ale fakt jest taki, że tam są, sporo jest tych robót drogowych i po prostu są objazdy. Nie wiem, czy ta nawigacja w ogóle łyka te objazdy. Nie wiem, o co chodzi, kurczę. Może ja nie mam aktualizacji zrobionych, nie wiem. Ale słuchajcie, takie numery jak z tymi drogowskazami, to naprawdę, no to już jest gość, który, kurczę, wymyślił te oznakowanie tras, no to nie wiem, no po prostu złapać gościa, urwać łeb i napluć do szyi, bo no nie wiem, co zrobić takiemu pacanowi. Słuchajcie, jadę tam, trasa Czczew, chyba Starogard Gdański, czy coś takiego, już nie pamiętam. I tam tak, wyjeżdżam z miasta, no to chcę wiedzieć, że jadę na północ, do góry, tak? Jadę na północ, do góry, na Gdańsk, Gdynię, Sopot, tak? A tu mam drogowskaz cały czas, Gorzów Wielkopolski, kurwa, leć tam na ten Gorzów. No ludzie, no po prostu ludzie z Czczewa jeżdżą tylko na Gorzów Wielkopolski, się okazuje, bo wytłumaczenia nie znam, no nie znam wytłumaczenia. Potem już za tym Starogardem jeszcze gdzieś tam wyżej pojechałem, już chyba byłem przed Gdańskiem, to też urywają się, jakby nie ma drogowskazu na Gdańsk, tylko są drogowskazy Szczecin 355. No ludzie, no ja jadę do góry jadę, a Szczecin jest tu. No ja tego nie pojmuję, no nie wiem, co to za jakieś, nie wiem, wszyscy jeżdżą na Szczecin widocznie, no. No takie chore, mówię wam, że no ta komuna jaka była, to była, no ale takich głupot to nie robili, no jak się jechało z miasta A do miasta B, tak, no to było te miasto B, był duży napis następnego miasta dużego, ile kilometrów do tego miasta i tak dalej, tak, i wszystkie drogowskazy wiodły w stronę tego miasta, a nie w takie jakieś historie, że tu jest w lewo Szczecin, w lewo Gorzów Wielkopolski, a jadę do góry, a tutaj tylko mnie informuje, gdzie jest Gorzów. No to jest chore, no. Co za pacan to wymyślił, to ja nie wiem, no. No po prostu, no tragedia, no. Tam pogubiłem się parę razy, no. W sumie natłukłem może ponad stówkę chyba. Ponad stówkę natłukłem.
Słuchajcie, jakoś kurczę w końcu dojechałem. W Gdyni, jak się zakorkowało, był jakiś wypadek na tej S6. Kurczę, jechałem 5 km między samochodami. Gehenna, no. Gehenna, bo tak, bo no, większość kierowców to raczej no, inteligentni ludzie no, zjeżdżają, już słyszą z daleka maszynę, to zjeżdżają i tak dalej. No ale jest jakaś taka prawidłowość. Im droższa fura, tym większy pacan siedzi za kierownicą. No i pacan wygląda tak, że oś jezdni, a on musi stać połową samochodu na jednej jezdni, połową na drugiej jezdni. No, po prostu no, no, takie gwiazdory, że w głowie się nie mieści. No. No i tam nieraz musiałem stanąć, poczekać aż ten gościuwa ruszy, to facet po lewej stronie widział jaka jest sytuacja, no to zjeżdżał maksymalnie, że mógł się zmieścić. No i dziękuję bardzo właśnie takim kierowcom, którzy ogarnięci są i naprawdę no poszedłem tych motocyklistów. Także jak tam wybrnąłem już z tego korka, Potem poszło gładko, nawet mi tam straszyli ludzie, że jak już wjadę na ten półwysep Helski, to tam będą korki, bo to jest jedna jezdnia, to no, może będą, ale w lato, a teraz nie było żadnych korków. Także jechałem elegancko i powiem wam, że praktycznie samotnie jechałem. No z przeciwka trochę tych motocyklistów jechało, no głównie to takie ekipy po dwie osoby, czyli motocyklista i plecaczek. Przeważnie z dziewczyną, chłopak z dziewczyną jechał. Parę takich ekip, po dwie, trzy maszyny mijałem. No. Natomiast w tamtą stronę to jechałem sam, cały czas sam. I przebrnąłem cały ten półwysep, aż dojechałem do Helu. Szedłem tam do tego muzeum i tak dalej. No trochę mało czasu, bo tam po drodze jest sporo tych placówek, gdzie była ta wojna obronna w 1939, do zobaczenia, no ale no niestety no, czasu mało, tak? I teraz tak, no, trochę odpocznę tutaj, a jutro jeszcze może coś posuduję na tym Helu, jeszcze gdzieś tam zajadę, może gdzieś, a bo tu jest taka sytuacja, że cholera, z motocyklem to jest trochę kiepsko, bo samochód to się zamknie tam na cztery spusty i w porządku, można sobie iść daleko gdzieś tam deptakiem, żeby dojść do morza. Natomiast tu trzeba zostawić ten motocykl dużo, dużo wcześniej. No i wiecie, jak ma się kufry załadowane, no to jest trochę niebezpiecznie, tak? Trochę jest niebezpiecznie zostawiać, no jeszcze jak są cenne rzeczy w środku, to już w ogóle. Także, no zobaczę, tam gdzie się da podjechać, blisko morza, to jeszcze podjadę, zrobię jakieś fotki. No a następny przystanek będzie Morąg. Będzie Morąg i to już ostatnia kwatera, jaką mam zarezerwowaną. Ale kto wie, no może jeszcze gdzieś odbiję. Jak macie jakieś pomysły, gdzieś do tego, koło tego Morąga, żeby gdzieś pojechać, odbić w lewo, w prawo, no gdziekolwiek, to bardzo proszę, no wbijajcie posty, gdzie mógłbym pojechać. No tylko chcę zaznaczyć, że Olsztyn to już tam byłem, Olsztyn, Olsztynek, Nidzica byłem, to już tam nie chcę jeździć. No co tam macie oprócz tego w zanadrzu? Jak macie jakieś fajne miejsca, żeby je zwiedzić, czy tam no, w ogóle, że warto pojechać, to bardzo proszę napiszcie mi w postach. Wiem, że na was zawsze mogę liczyć. Może coś podpowiecie. No, to tyle. Słuchajcie, lewa w górę. I pamiętajcie, nie siedźcie w domu, ruszcie dupy z domu. No. Czołem.